Jesteśmy na gali Grand Press 2021, która w tym roku odbywa się po raz 25. Zajrzymy za kulisy tejże gali i podpytamy dziennikarzy o to, jak to jest być dobrym, rzetelnym dziennikarzem oraz na czym w ogóle ten zawód polega. Nagrodę otrzymuje w kategorii reportaż telewizyjny wideo pan Marcin Gutowski. Dziennikarz fajnie, gdyby miał odwagę. Dziennikarz fajnie, gdyby był stanowczy, gdyby był uparty, nieustępliwy, ale empatyczny, kiedy trzeba. Przede wszystkim potrafił więcej słuchać niż mówić. Anna Śmigulec. Myślę, że zupełnie wystarczy, jeżeli ktoś jest ciekawy, empatyczny i wrażliwy. Właściwie te trzy cechy to jest klucz. To jest bardzo prosty zawód, ale punkt pierwszy, mów o tym, pisz o tym, rób materiał o tym, co cię naprawdę ciekawi. Jeżeli ciebie to nie ciekawi, moim zdaniem nie da się tego tak zrobić, żeby widza czy czytelnika to ciekawiło. A jeżeli ciebie to ciekawi, no to już jest połowa sukcesu. Teraz druga połowa sukcesu, nie odpuszczaj. Chciałbym, mówiąc tutaj do wydawców, żebyście mieli na uwadze młodych dziennikarzy poza Warszawą. Każdy z nas gdzieś zaczynał od parzenia kawy, przyglądania się swoim mistrzom, przyglądania się tym, którzy potrafili to robić lepiej. Potem próbował znajdowania swojego miejsca, swojego stylu, swojego sposobu opowiadania historii. Każdym się staje, moim zdaniem. Dobrych dziennikarzy dobrej woli jest więcej. Emocje po gali powoli opadają. Gratulujemy nagrodzonym i mamy nadzieję, że wskazówki, które otrzymaliśmy, wykorzystamy w przyszłości.